Dzień dobry, nazywam się Martyna Jaszczołt, jestem wydawczynią w TVN24, największej i jak wynika z raportów niezależnych instytucji, najbardziej opiniotwórczej stacji informacyjnej w Polsce. Ta ocena niezwykle nas cieszy, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością za to, jaki świat i z jakich perspektyw będziemy naszym widzkom i widzom pokazywać. Ta perspektywa mnie szczególnie bliska, której przez lata w mediach było, mam wrażenie, za mało, to perspektywa kobieca. Z danych światowych wynika, że zaledwie 19% ekspertów zapraszanych i goszczących w studiach telewizyjnych na całym świecie stanowią kobiety. Jak to wygląda w TVN24? Postanowiliśmy to sprawdzić i badamy to w taki sposób zinstytucjonalizowany od 3 lat. Pierwsze wnioski nie były optymistyczne. Na jedną zapraszaną kobietę przypadało 5 zapraszanych mężczyzn, ale dzięki ogromnemu wysiłkowi wydawczyń, wydawców, producentek, producentów i prowadzących w listopadzie ubiegłego roku doszliśmy do poziomu 40% kobiet goszczących w naszych studiach. To jest tym bardziej cenne, że kryterium płci nie jest kryterium decydującym. To uważamy, że wiedza nie ma płci. Nie zapraszamy gości dlatego, że są kobietą albo mężczyzną, tylko dlatego, że naszym zdaniem mają naszym widzom coś ciekawego i wartościowego do powiedzenia. Ale niestety jest też tak, że kobiety zdecydowanie częściej odmawiają przyjęcia zaproszenia, tłumacząc się obowiązkami domowymi, albo na przykład proponując w zamian za siebie jakiegoś gościa, eksperta, mężczyzny. To, co ma też wpływ na te proporcje zapraszanych gości do naszych programów, to też fakt niskiej reprezentacji kobiet w życiu społeczno-politycznym. Najważniejsze funkcje w państwie sprawują mężczyźni. Mężczyźni zasiadają w fotelach premiera, prezydenta, szefów największych partii w Polsce. W rządzie mamy 2 kobiety pełniące funkcję ministra. Dlatego jeżeli chcemy rozmawiać z osobami, które realnie mają wpływ na sytuację w Polsce, to siłą rzeczy musimy zapraszać więcej mężczyzn, ale się nie poddajemy. Ja jako osoba zajmująca się parytetami w naszej redakcji od kilkunastu tygodni mam takie marzenie, że za kilka, może kilkanaście miesięcy uda nam się osiągnąć taki cel, który parę lat temu postawiło sobie BBC. 50 na 50, to znaczy równej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich tych aspektach, na które redakcja ma wpływ, bo wydaje mi się, że w różnorodności jest siła poglądów, doświadczeń, emocji, które mogą naszym widzom przekazać. Jesteśmy to też winni naszym widzom.